Yo, siemanko, witajcie wszyscy! Dzisiaj w Tequila o 21 jest tutaj na wyspie impreza cyberpunkowa, więc dlatego też mój ubiór wygląda tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że wam się podoba. Chyba jest ok. Co ja miałem zrobić? Dobra, biegnę na odholownik. Pierwsze co zrobię, to odholuję sobie auto. Dobra,
Kurwa, nie mogę wejść do żadnego auta. Ja pierdolę! To jest grane. Tutaj trochę wygląda, jakby się w cyberpunka grało, nie? Tutaj powinni zrobić tą imprezę, a nie w tequila, tequila. Bez kitu, co nie? Czekajcie. Kurwa, jaki dźwięk. Kurwa, dźwięk w ogóle tutaj, co? Jak oni tutaj mogą mieszkać? Ej, bez kitu, to wygląda jak z cyberpunka. Ja pierdolę, co? Rodem wyrwane z cyberpunka, bez kitu. Tu tutaj powinni to zrobić. Dobra, wbijam się. Dobra, gdzie jedziemy? Na mol. Zadzwonię do Alberto. Powiadomię go. Albercik? Halo. Albercik? To ty jesteś? Nie, to nie ja. Kto ty kurwa jesteś? Polak mały. Dawaj kurwa na molo i kurwa jest ustawka i masz wpierdol. Dawaj na molo kurwa, mamy numer od twojej byłej, a mojej aktualnej dziewczyny i kurwa masz przejebane. Widzimy się na molo, nie obchodzi mnie to, nie będziesz jej dręczył. Nara. Nara. Powiem wam, że dzisiaj wstałem o 10, jak mnie kurwa głowa zaczęła boleć. Nie wiem dlaczego. Ostatnio mam coś kurwa, jakieś problemy, nie wiem czy to migrena, czy co, ale boli mnie łeb, kurwa. Trochę przejebane. Thank you.
Au! Kurwa, ale zajebałem. Ja pierdolę, kurwa mać. Ale żem zapierdolił. Ożesz ty, kurwa. Heja, jak tam wariacie? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Jo, siema. Poznajesz? Siema, siema. Nie za bardzo, a co? Nic. Też się znamy? Przebrałem się. Ty jesteś w IMS-ie pracujesz, nie? Nie. A jako mechanik? Nie. Kurwa, bo wy tacy podobni niektórzy do siebie. Ja to przebrałem się za tego, bo... za postać z Cyberpunka, bo dzisiaj impreza w Tequila Tequila o 21. Można wygrać konkurs, nie? No. W plebiscycie na najlepszy ubiór właśnie, że tak powiem. A, spoko. Co, dobrze jestem? To fajny pomysł. Dobrze jestem ubrany? Mhm. Dzięki. Elegancko, dobra, ja lecę, bo tu kolegi szukam jednego. Okej. Kurde, nudy trochę na razie. Kurwa, ocet jest na molo? Coś go nie widać. Może tam gdzieś, kurwa, żebra. Pod tym. Pod perłą. Ja... Tam. Ty wybierasz się na imprezę do Tequila Tequila o 21? Gdzie jest Tequila Tequila? No kurwa, wiesz gdzie jest, na bank, na mapie widać. Taki kurwa drink na mapie. Dzisiaj jest impreza w stylu Cyberpunk o 21. Co, wbijasz? No może wbijam, co wbijam. No spoko, fajnie. Im większa frekwencja, tym lepiej, nie? Chyba. To sobie taką czapkę pierdolę z folii. No kurwa, jest? W ogóle taka? A ja nie wiem, czy jest. No. Zrobię. A co ten, pasuje mój strój do Cyberpunka? Od buty... Kurwa, no świetnie pasuje. O, dzięki, dzięki. Tu te jakieś kurwa, te oko takie i no... No. Zajebiście. Dziękuję. Idę Był ocet? W ogóle był, nie? Tylko gdzieś spierdolił pewnie. Najebał się znowu. Nie wiem, nie widziałem. Kurwa. Był dzisiaj, był. O, tutaj się wbiła to zamknięte. Na tu swoją siedzibę. Yo! Nie masz naprawkę? Siema, masz naprawkę? Już patrzę, czy mam. Nie, skończyła mi się, sorry wariacie. A wbijasz się na imprezę do Tequili, no? Na Cyberpunka? W stylu Cyberpunka? Nie. A szkoda. Ja mam stówkę za biednego? Nie mam, kurwa, spierdale. To nie do ciebie był. Macie naprawkę? Ma ktoś naprawkę? Halo, macie naprawkę? Chodzi, żebra. Przeleje hajs. I co, znalazłeś kolegę? Właśnie nie. A ocet był? Ocet był, ale coś go nie ma. No, znowu się napierdolił. Najebał się i leży gdzieś, no. Tak. Siema. Hello. Ty wariacie wbijasz na IPS do Tequili na Cyberpunka? Co?
dzisiaj, teraz? No o 21:00 w Tequila Tequila jest impreza cyberpunkowa dzisiaj. No to może kurwa coś i pomyślimy, zobaczcie jeszcze co. No co zajebiście, a ja specjalnie się ten tak. Właśnie widzę, że jestem gotowy. Można wygrać hajsik, więc warto poświęcić parę minut na to, żeby się dobrze ubrać. Masz naprawkę. Kurwa, co za gość, masz naprawkę. Kurwa. Czekaj, chodź do mnie. Niezły to. Jaki hot mod. Górę? Kogo? Mogę się przejechać? 25 tysięcy. 25? Wygląda jak z drużyny A, co nie? Fajny, co? Nie no, kozak. Pod marynarę. Mi by pasował. Fajny. A mogę się przejechać? Mogę się bryknąć? Dobra, tylko nie rozjeb. No dobra, ja tylko sekundkę, je. No otwarty chyba, czy nie? Zaraz zobacz. I do tyłu można wsiąść. A ile osób wchodzi do tyłu? No nie testowałem jeszcze. Wiesz, to tak byśmy jakieś tego, nie? Jakby tam można było 4 osoby z tyłu, to... Normalnie, że jedziemy na miasto, kupujemy... i tam wiesz, jakieś kurwa dziwetki bierzemy. Kupujemy... Kurwa, jak jedzie fajnie. Dobra, może cię zostawią. Bo i tam podjeżdżają, człowieku, i... Yo, siema, bro. Siema, Cyberpunk. Co tam? I kurwa, wiesz, kojarzysz Milenę? Kurwa, no czemu teraz? Ja pierdolę. Kojarzysz Milenę? Dlaczego teraz? Milenę? Nie kojarzę. A co się dzieje? Co? Dlaczego teraz? Kurwa, no bo ktoś teraz taryfę potrzebuje. Kojarzysz Milenę? Milena nie. To moja aktualna dziewczyna, twoja była. Mógłbyś do niej więcej już nie dzwonić? O ty gościu gadasz, ty jesteś odklejony jakiś. Czy mógłbyś więcej do niej już nie dzwonić, jaka, się kurwa, pytam. Milena? Milena! Nie znam żadnej Mileny, co ty gadasz? Pokażę ci. Milena. Milena Skarżewska. Czekaj moment. Nie wiem, albo to jakaś pomyłka. No jaka pomyłka? Ale o co ci chodzi? Gościu, mam twój numer od Mileny. Ona powiedziała, że jesteś jej byłym chłopakiem i że wydzwaniasz cały czas do niej. Jak ja kurwa do nikogo nie dzwonię? Na pewno mój numer. Na pewno. 40, 50, 80? Nie. Dobra, to sorry, to pomyłka. Masz szczęście dzisiaj. Znaczy, sorry, 80, 40, 50. Nie, to nie ten numer. Więc ona musiała się pomylić, masz gościu szczęście. Bo ja tego kolesia jak... No powiedziała Alberto, tak? Nie. Po prostu dała mi twój numer telefonu. No nie mój numer, dała ci numer. Jakiś numer ci dała. Nie no, nie jest. Numer akurat ten, by wiesz. Ja miałem do ciebie Facebooka i dzwoniłem przez Messengera, nie? A numer się nie zgadza, więc numer jest chujowy. Więc masz szczęście, gościu. Nie wiem, o co ci chodzi. Co? Ja dalej nie wiem, o co ci chodzi. Jaka że kurwa dostałem... Ja z żadną dziewczyną nie miałem kontaktu. Dostałem od Mileny. Dostałem namiar na twojego Facebooka i dała mi do ciebie właśnie namiary na Facebooka. Zadzwoniłem na Messengerze, ale numer się nie zgadza, czyli pomyłka.
Masz szczęście dzisiaj, gościu. No, może tak, nie wiem, coś ty dzisiaj ćpał, ale mam coś lepszego jak chcę. Prawa ręka ci trochę prześwituje poza... Nie prześwituje, tylko mam kurwa dziurawą koszulę. Aha, masz dziurawą koszulę. A tak, w ogóle dzisiaj o 21 w Tequila jest impreza cyberpunkowa. Wiem, ja już mam strój w szafie. Znaczy w szafie, w bagażniku. Bo będę musiał się przebrać. Okej, okay. A powiedz mi szczerze, dobrze się ubrałem? Dobrze, no tak właśnie... Powiem ci, że bardzo podobnie... O kurwa, właśnie jak... Nie rozkminiłem butów, wiesz? Masz fajne właśnie buty w kolce. Że ja mam taki kask, kurwa, w kolce, nie? Ale co, już ubierałeś się? Tak, ja już mam strój też gotowy. Nie mam rękawic, no bo w rękawicach będzie mi niewygodnie, na przykład drinka, jarać szluga. Myślisz, że mam szansę na wygranie konkursu? Myślę, że przy mnie nie. No to zobaczymy, cwaniaczku. A ty kurwa. No, wyglądasz jak połączenie Ghost Recona, The Division, kurwa. Nie bądź taki pewny siebie. Kimś, wiesz, bo ja jestem Netrunnerem, kurwa, gościu. Masz, kurwa, gitarę na plecach. Wiesz, nawet ty pewnie nawet nie wiesz, kto to jest Netrunner. Netrunner, jakiś gościu, kurwa, co biega w necie. Nie, Netrunner to jest gościu, który wygrywa do mózgu chipsety różne. Możesz... A to by jaki chipset wygrali, kurwa? Ja jestem... 95 roku? Ja jestem Netrunnerem, ja nie potrzebuję żadnych chipsetów. Ale mogę ci wgrać tak, że będziesz mógł hakować ludzi lub na przykład z konta, z telefonów zabierać im pieniądze. Graj mi jakiś kurwa mega spławik na moją wędkę, bo chciałbym złowić jakiegoś rekina dzisiaj. Ale tutaj, koleżko, nie pojebało ci się? Tutaj rekiny nie pływają. To nie jest... Co tu pływa? No, tutaj masz dorsze, masz śledzie, masz halibuty, masz ośmiornice, no, ale niestety... Dildo nawet masz, nie? Jak to? No, normalnie, już kurwa wyłowiłem z 5 dildosów. No... Całe szczęście wiem, gdzie można je sprzedać. A jedziemy je sprzedać, bo ja mam ich trochę. Ja już je sprzedałem, a masz dildosy? No trochę... Nie, ja mam tych kamieni nałowiłem, ale dildosów to aha, tak średnio. A masz małże jakieś? Mama, co otworzyć? A co z nich wypada? Te perły, no, tak? Otwieraj, tak, perły, ale te perły są drogie. Zaraz zobaczę, zależy jaka ci wypadnie. Nie chcesz grzybka zjeść? Zaraz, a co po tych grzybkach ciekawe, się dzieje? Ciekawe jaka faza po tych grzybkach. Nie wiem, ja nigdy właśnie nie jadłem. Ale kurwa, ja bym spróbował, ale dobrze by było, żeby ktoś był... Mam 11 małży, stary. No to otwieraj je, masz nożyk? Tak. Dać ci. Zwykły nóż do masła wystarczy, nie musisz mieć takiego. W tym to się możesz kurwa pokaleczyć. Poszarpana perła. Poszarpana znowu. Cały czas są poszarpane, jeszcze chyba nikomu się nie trafiła ta normalna. A ile dają za poszarpaną? Nie pamiętam, chyba 500 dolców. Co? Serio? No drogie są te perły. Kurwa, to jak mówisz impreza cyberpunkowa, to trochę... Same poszarpane mi wypadły, ale sporo. Czekaj, coś ci dam. Jaki ty masz numer buta? Ja mam numer 217. O kurwa, tylko tą kosę schowaj ty. Oh yeah. Pomarańcze mam i będę robił sobie. Shaky. Na chuj mi te drewno. Nie no, nie dawaj mi takiego syfu, na cholera mi to. Po chuj mi ten syf. Daj mi dalej. To może sobie sprzedać na złomie. Dobra, dasz mi tego grzybka? Spróbuję sobie. Którego chcesz? Masz auto przy sobie?
Masz auto ja przy... Mam... Masz? Mam. No to dawaj, dobra, to ja włączę jakąś muzykę cyberpunkową w nim. To jak ludzie będą przychodzić, będą słyszeć. Dawaj, włączysz? Znaczy ja włączę, tylko daj auto, nie? Tego grzybka odłożę ci na podłogę i sobie go weźmiesz, bo nie mogę ci go dać. Jak nie możesz? Musisz da, ten. O, trzymaj, dobra. Spróbuj, powiedz, jaka jest faza po tym grzybku. Jak będzie coś lightowego, to może ja spróbuję. Bo słyszałem, że dobrze, żeby jedna osoba była trzeźwa. Daj mi tą machę i odpierdzę to grzyba. Ja... Powiedz, jak się czujesz. Nie wiem, teraz po prostu. Dawaj auto, bo ja chcę też muzykę sobie włączyć do tych grzybków. Dobra. Dawaj, bija. Nie mogę wejść do auta, muszę wyjść i wyjść chyba z tego. Teraz spróbuj. No właśnie nie mogę ostatnio, czekaj. Wyjdę i wejdę, poczekaj momencik. Dobra, dobra. Ja jadę tam na bok. Dobra, musicie chwilę poczekać. Wejdź tego. Okej, okay, nie wiem czemu nie mogę wejść do auta. Czasami tak się dzieje i trzeba po prostu wyjść i wejść z gry. No kurwa, no. Nie wiem czemu kurwa raz wchodzi mi ze Steamem, raz nie, ale ogólnie Steam też trochę jakby zabiera. Ja bym w ogóle bez Steama grał. Nie wiem czemu oni wymagają tego. Dobra, schowaj to. Otwórz menadżer zadań. Szczegóły. Zawsze sobie robię jeszcze... Tutaj jak masz GTA, macie GTA proces, to ustawiam priorytet na wysoki. Wtedy podobno gra lepiej chodzi. Czy taka jest prawda? Tego nie wiem. Może coś w tym jest. Okej. Połączamy się. Kurwa, powiem wam. No stop, chory jestem ostatnio. Ja pierdolę, zdenerwuję mnie to. Serio. Masakra jest, masakra. Naprawdę. Dobra. Tego chyba Discorda mogę wyłączyć przynajmniej. Nie wiem po co on mi tu wchodzi. Dobra. To se... Nie wiem właśnie czy Nie no, nie wiem. Czy zminimalizowanie coś da? Chyba nie. The best of the best, Realm Roleplay, WLOW. Najlepszy polski serwer, zapraszamy. Teraz powiedziałem tak jakbym ten, ale zawsze mogę po prostu pomóc, tak? Gram na tym serwerze już tyle czasu, więc... kurde, mogę go też promować, jeśli jest taka możliwość, tak? Yo. Czy mieliśmy jechać? W którym się wklejało? Co? No link na przykład jak chcę wkleić to... No nie. Ale dalej, w sensie. Tak, Ctrl V.
to byś freestyle'ował? Nie, po prostu włącza muzykę z Cyberpunka. Dobra, a dokąd jedziemy? No ty też się przebierz już i na molo pojedziemy. Już masz w stroju Cyberpunka biegać? No tak! Ale wiesz co, ja i tak do tego klubu nie wejdę póki co, bo... O, poczekaj. No co? Dlaczego nie wejdziesz? Wejdziesz, wejdziesz, już tam nie ściemniaj. Halo? Nie może na chwilę na bok? Chciałem pogadać. Na momencik, bo chciałem o pracę zapytać. To się weź przecież tą muzykę. Chwilę, już, co? Już. Co? Nie, do kolegi mówię, bo puścił muzykę za głośno, nie słyszę. Nie wiem, czy tam jeszcze potrzebują? Potrzebują moi lekarzy? Po prostu, też... bo nie, napisz na aplikacji CV-ka, albo podejdźcie tam na tyku i już. A jest szefowa? Jest, to... Okej, okay, dobra. Dobra, to nie zawracam głowy panu, to my jego dziomka. Co? Okej. Okay. Dobra, idziemy. Dobra, włączę tą muzę i co, jedziemy... Pojedziemy może na tequilę, ja się zapytam tylko o robotę. To przycisz sobie to od razu, żeby nie ten... Czy tam masz taką, wiesz, słuchawkę, to możesz po prostu ją troszkę ciszej dać. A ona i tak jest na 30%. To ty, tobie, no to tobie tyle samo pokazuje, co mi, tak? Też masz 30%, tak? Zostaw, bo jest klimacik, będzie Cyberpunka, nie? Ja tak nazwa... Tak. Ja tak, wiesz... To... Dobra, jedziemy. A zaznaczysz tą tequilę na chwilę? Tak. Na moment bym tylko sobie... Kurwa, ci sobie driftują. No jak chcesz... Chcesz może se w ten też się o robotę zapytać? Nie, ja chyba nie. I co ja bym... Szybko sianko, no. Wozisz sobie te... Nie, ja chciałbym koncert tam zagrać. To zagadaj. No zagadam. A masz jakieś ten próbki przy sobie? Płyty w sensie? No mogę im dać, linka mogę im puścić, nie? Ale nie wiem gdzie, jak. W samochodzie możesz im puścić na przykład jakiś swój kawałek. No tak. I wiesz. Albo tam po prostu niech puszczą twój i będziesz na scenie śpiewał jakby z kawałkiem, wiesz o co chodzi? No. Dobra, o koncert. I oni i od razu testują, czy się nada taki koncert. Najpierw zapytaj się o robotę, nie? No tak, no ale u mnie to wiesz, to jest szybka akcja. Co tak mi się wydaje. Nie będzie jakiś tam. Ja zostaję w aucie. Zostajesz tutaj? Dobra. Albo dobra. Przecież to... Bo ja nie zamykam auta, to jak tu siedzisz, to siedź. Dobra, idę z tobą jednak. Może tą maskę zejmę? Nie, co ty. I tak dzisiaj jest impreza w stylu ten Cyberpunka. Ale napierdziela, lubię. Mam nadzieję, że puszą taką muzykę w takim stylu, a nie kurwa jakieś disco polo. To nie tutaj, dalej. Ty chyba... Aha, tutaj jesteś. Dobry. Uwaga. Dobra, widzę się, chodź. Dobry. Chodź za mną. Dobry. Jak tu słuchać mateczki, kiedy ta muzyka gra?
Co ty robisz? Skąd ci to przytać, laska? Idziesz się o tą pracę zapytać? No właśnie jest problem z nagłośnieniem tutaj. O cholerka. Chyba może następnym razem, nie. Nie no, pytaj się. Jejku. Słychać za głośno. Ej, kolega szuka roboty. Ten w kapeluszu, nie? No, no, no. A jako kto? Jako dostawca, jako ulotkarz. To momencik. Jako dobra. Okej, poczekaj. Zabawiam się. Zabawiam z kategorii B. Ja sobie grzyby zjem. Powiedzieć panu, żeby poczekał, bo ja będę z nami kolejny robił, także. Dobra, poczeka pan chwilę, tutaj zaraz przyjdzie taka pani w białym, później przyjedzie kierownik do pana. Okej, ja. Artur, to chodź, lecimy na minutę, żeby nie będziesz miał spokój. Dobra, ja zjadłem grzyby. Który to pan był? I jak się czujesz? W kapeluszu. Dobra, chodź Wika. No to zapraszam. Idź. Wika, przeprowadzisz teraz, to ja będę punkty spisywać. O kurwa. Pan do łazienki pójdzie lepiej na parkiet. Dobra. Ale mi niedobrze, kurwa. Poddaję się. Niedobrze. Mam nadzieję, że zaraz minie tę fazę. Ojejku, obrzygałem całą łazienkę, kurwa. Ja pierdolę, te grzyby jakieś chujowe. Ale mnie dobrze. Kurwa, muszę zbić tą fazę czymś. Nie mogę się najarać nawet. O, kokaina, może dla coś kokaina. Dobra. Może kokaina coś da. Zmieszałem kokainę z grzybami. Mi się niedobrze zrobiło. Wody. Ej. Nasze wody, to tam dosycie. Dzisiaj o 21, nie? Tak, jest Cyberpunk Mix Party. Tak, ja już się ubrałem, ale co, będzie jakaś muzyka cyberpunkowa? Macie jakąś dobrą... Po prostu będzie typowy Mixapol. Aaa, kurde, wiecie co, trochę żeście... Kurde, ja jak macie, czy póki co macie czas, to ja bym na waszym miejscu ten... Jakąś po prostu... Mamy 4 godziny muzyki przygotowane. No, ale taki Wixa, ta? Tak, bo to ogólnie miał być Wixapol, ale... patrzcie, jak się teraz tak widzę, ściągnij tą kamizelkę, bo jak rozszerzę, zobaczą, to ci zabawią ze skóry. To jest kamp za losu. I co, zdjąć ją? Tak, ty nie możesz chodzić, ja to nie jestem losem. To zrób 10, a dorobię kolejne. No nie wiem, czy teraz mogę. Żeby nie było, trzeba jest stoimy, nie? Bo ja spadam, trzymaj to się. Oj tam. W dupie to mam. Będę sobie chodził w czym chcę.
Mordo, żyjesz? Pierdolę, ta kokaina to jest mocna dosyć. Ja pierdolę. Nie wiem, tak albo mi się wydaje, albo spodnie mi świecą. Kurwa. W ogóle chciałbym zostawić swoje rzeczy, ale nikogo nie ma w latniarce. Czekam na kolegę. Ten Alberto wychodzi, czy nie wychodzi? Rozmowę ma. O pracę. Tequila, tequila. Tutaj w tym klubie właśnie. Co jest? Halo. Yo.
Halo. Yo, yo, yo. Halo. No, co jest? Halo. Co jest? Czekaj, matko. No, ja ciebie nie słyszę. Czekaj. No, słyszę. Cały czas cię słyszę, ale ty mnie nie słyszysz. Czemu? A ty mnie słyszysz, okej. Okay. No, halo, halo. Spoko ubranie, nie? No tak, git masz może jakiś sprzedać czy coś? Mam coś. A co ty chcesz? To dawaj przed klub, dawaj przed klub. Dobra. Chodź bez zębu. Bo my z kolegą byśmy chcieli marihuanę kupić, albo byśmy mogli posprzedawać dla ciebie, jakbyś chciał, bo szukamy roboty. A, na gwałt. Bo kasy nie mamy nic. Kasy nie ma się nic. No, moglibyśmy polatać dla ciebie coś. Poczekaj. Tam jakiś zaprotem. Numer buta i jaki masz? 373 numer buta, a kolega 335. Czekaj. Nie mogę. Nie wiem dlaczego nie mogę ci przekazać, ale sprawdzę. Kolega, spróbuj. A kolega jaki ma numer? 335. Nie wiem, postaram się, ale coś siebie. Nie wiem czemu nie mogę nic przekazać, kurwa. Poczekajcie moment. Podnieś ręce do góry i pójść może. Dobra. Nadal nie mogę, a jak jestem porobiony kokainą, to mogę przekazywać? Mogę. Możesz normalnie, albo na ziemię wyrzuć, na ziemię. Daj tam wyrzuć na ziemię i dobra, położysz im z ziemi weźmiemy. Dobra, to mata, to bierz ta za darmo. Ja już więcej nie mam, tylko to miałem, nie? Za darmo? A, to za darmo. A dzięki, matka, ten, ale jakbyś miał coś więcej? No właśnie mówię, że... wiecie co? No niestety nie posiadam większej ilości narkotyków przy sobie. A znasz kogoś, kto by nie wiem, miał albo by robotę chciał dać? To nie musi być na teraz, ale w ogóle jakbyś ten... Nie wiem, nie wiem czy w kredo by wam dały, nie? My byśmy mogli sprzedawać, latać. Za 10% byś nam dał od sprzedaży i bo, tyle. Bo nie mamy tyle pieniędzy, żeby kupić to na raz, wiesz? I najlepiej za raczej za hajs tylko, nie? No. A byśmy dali, na przykład dałby nam koksu, my byśmy tam dali cały brudny i on by nam nie wiem. A skąd ja mogę wiedzieć, czy wy nie jesteście jakimiś tajemniakami albo coś? Nie wiadomo, nigdy wiecie o co chodzi. Mordeczko. Musicie mi to jakoś udowodnić, nie? Jakbyśmy byli tajniakami, to już byśmy cię zgarnęli za te narkotyki, czaisz? No. Zobacz na nasze ryje. O, w sumie dobry argument. Zobacz jeszcze na ryj kolegi. Dobry argument, dosyć przekonujący. Dobra, dam wam numer do gościa. Dobra. Zero, zero. No. 1, 4. No. 2, 7. Dobra, dzięki. Dallas. Dobra, dobra. No, coś ma. A macie coś do jedzenia? Nie mamy nic, mordo, niestety, sorry, ale tylko mamy te narkotyki, co nam dałeś, telefon. Dobra, mordziu, dzięki. No. Amsterdam.
Dobra, pewnie rozmowę jeszcze przeprowadza. Kurwa, ta koka nie chce mnie puścić. Musisz iść tam rykać. Weź tam mnie podwieź ta do jakiegoś sklepu najbliższego. To wjebuj się do środka. Dobra. Albo tu do tyłu chyba się da wsiadać. Da się, widzisz. No wsiadaj, bo to... A. Poczekaj, kolega musi wsiąść. Właśnie o to chodzi, nie? Dawajcie do najbliższego sklepu i tu z powrotem. Odbiera tam ten ziomek? Nie dzwoniłem, zaraz będę dzwonił. No, on ogarnięty, spoko ziom. Pozdrówcie go od Dario, nie? Dobra, dobra, dobra. Mordeczko, my cię tu zostawimy, bo musimy lecieć, pilną wprawkę mamy. No dobra, dobra. Dziena. Dobry. No to co? Woda. 20 sztuk. 20 sztuk wody i za 20 sztuk kanapek. Dobra, muszę coś zjeść, napić się. Kanapeczkę. Dobra, nawodniony jestem. Więc jeszcze jedną kanapeczkę opierdolę. No i dobra. Teraz muszę jakieś auto załatwić. Tajniaki? Może taki wariat. Nie, no co ty, pojebany? Nie widzisz po moim, ten? Wiesz co, ja ten, na cyberpunkową imprezę się wybieram dzisiaj o 21 w tequili. A co pytasz, o co? No muszkiet ten, twój. A, no ze sklepu wszystko, wiesz? Gdzie sklep? No, pierwszy najbliższy, możesz do pierwszego lepszego najbliższego sklepu wejść, wiesz? No i co? No i tam wchodzisz. Ten, a o co ci dokładnie chodzi? No, muszkiet, no. Muszkiet, czyli? Bo ja tak nie kojarzę no, tej... ten, co w hopy wyciągnąłeś, tam co to było. A, to jak chodzi ci o ten. Poczekaj. O to ci chodzi, nie? Pa. To jest sour. No, to, co to jest? To jest broń do polowania. No. Ale możesz nią zabijać NPC-tów. Tylko? No niestety i zwierzęta. A skąd to masz? No kupiłem od jakiegoś ziomka, nie? Tak. Ta, słuchaj, a za 4000 baksów. Ty jak, ty może wiesz, bo kurwa jak mówię do ciebie, nie? No. To słyszę siebie jakby. Jak to? No podwójnie, nie dość, że słyszę siebie w mikrofonie normalnie, to jeszcze tak jakby echo od ciebie biło, nie? I co? Czy przegłos mam? Jakiś przegłos? No to chyba tam. To w... nic, no. Ty podwieziesz mnie pod tequilę? No mogę podwieźć, no. Gdzie no? Gdzie
30 tequila, to by tu chyba. A to mordo, a my się nie znamy przypadkiem? Co? My się nie znamy? Chyba ja. Co? Kim ty jesteś? Ja, Dario. Dario, ale co ty z naszej ekipy jesteś, jak? Nie wiem, czy nie robiliśmy razem interesów przypadkiem, nie? Chyba nie. Czekaj, mam zlecenie na chaty. Tu jest tequila, nie? Nie, znaczy... Tutaj niedaleko, nie? Co cię to? Czekaj. Gdzie ta tequila jest? Ty na paleto nie miałeś domu przypadkiem? Nie, nie, nie. Aha, to podobny głos masz. Tutaj tu jest. Tu masz tequila, no. Ty, a co tu robią? Patrz. Co oni tutaj robią? Z lokali? No, tych dwóch. Bliźniaki. Bliźniaki. Kornara. Ej, co wy tu robicie? Nadal przeprowadza rozmowę. Dobra, to ja na molo cisnę. Kurwa, ludzie, jak jeździcie. O kurwa! Dobra, jadę. Ała, ale żebym zajebał. Chyba kupię sobie boomboxa. Dzień dobry. Jak tam Dzionek? Będę potrzebował boomboxa. Okej. Thank you.
Why do you even exist? Holy shit! Ała, kurwo! Jebany, zaraz pierdolne tutaj. Jak tam rozmowa? O, spoko, spoko. Mam robotę. Co ty gadasz i co, będziesz rozdawał lotki? Lotki rozwoził sobie. Spoko, to dawaj na molo. Przebierz się... Jesteś? No na molo jestem, przebierz się ten, tak jak ci mówiłem i dawaj na molo. Dobra, okej, okay, to zaraz będę jadł do sklepu. Dobra. No to elo. Yo. Dobra.
Skąd? Z Marsa? Nie, ale jestem Netrunnerem. A kto to? Nie wiesz, kto to jest Netrunner? Nie wiem. Nie grałeś nigdy w Cyberpunka? A, grałem, to już wiem. No, bo dzisiaj impreza o 21.00 z Tequili, i każdy ma przyjść ubrany w stylu Cyberpunka. Można wygrać hajs. Kurde. Dobra, dzięki za info. Fajne auto. Ryby w połowie, włączę sobie boomboxa. What up, boy? What up, boy? Mordo, jak mam włączyć tego boomboxa? Yo. Shimano. Yeah, jak mam włączyć tego boomboxa? Kurwa, turma. Nie mogę go użyć, a jest mój. Kurwa, jaki zjebany ten boombox chyba. Możesz go wziąć do ręki? No właśnie. Przed chwilą go kupiłem. Może go położyłeś w takim chujowym miejscu, że teraz... A możesz go wziąć? Połóż go w innym miejscu. Możesz go wziąć teraz? Kurwa, nie mogę go podnieść. Ja też. A odsuń się. Trzeba go jakoś
Jakieś rozjebane radio ci sprzedają. Działa? Ile za te radio dałeś? 2500. Ja pierdolę. No. Zaraz się w kurwy. Dobra, podniosłem go. Tu go dziś. Ja to połowię se ryby, tu se go położę. Użyj. Ja nie mogę. Może się włączyć? Puść mnie. Nie, debilu, nie do wody. Kurwa. Żartował. Nie wiem. Kurde, no. Ale chuj, nie, jak ja mam go użyć, kur... Jak ja mam go, kurwę, użyć? Działał, przed chwilą go wziąłem. Odsuń się. Kurwa. Ja pierdolę, no nie. Kurwa. Weź zadzwoń po medyków. Nie no, kurwa. Co za kurestwo jebane. Przecież mam normalnie życie, co jest? Ciekawe, kurwa, jak w pizdu jebane, przecież mam normalnie życie, kurwa, to czemu zginąłem? Tlen w płucach mam. Jakim ja cudem zginąłem? Kurwa. Ej, zadzwońcie po karetkę, wariaty! Ja tu leżę w wodzie, nie wiem czemu zginąłem. Kurwo jebana! No co za kurwy! Kurwa, jak ja zginąłem, jak... Nie wiem, jakim cudem ja zginąłem. Ja pierdolę.
Patrzcie, co to był, jakiś parasol, kurwa. Lało mi się trochę wody do płuc. Jest już trochę znacznie lepiej. Cieszę się. Czemu pan w ogóle tak skończył tutaj? Właśnie nie wiem. Samo to się jakoś tak blisko barierki chodziłem. O nie. I dlatego. Dowodzik? Dowodzik? Tak, tak, tak. Mięśnie mi nie działają, moment. Co jest grane? Podnieś ręce może. Dobra, dobra, sekundo. Nie no, nadal to samo. Mogę podać ID. Aha. Czekaj. Nie pamięta pan. Jeszcze raz? Nie pamięta pan. Ale co, numeru? Tak, tak. 397. A nie tego. Kolejny mam hashtag 31. Nie mów tak. No. Numer. W sensie panu chodzi o. Numer ID, ten z dowodu, ten dłuższy, tak? Już tutaj mam, dobra.
Dobra, dzięki, ja wiem, ja trochę nie ogarniam jeszcze tych nowych dowodów. Spokojnie. Na szyku. Dzięki. Spoko. Just remember, it's always 420 somewhere in the world. Jebana gotówka mi przemokła. Pierdolona szmata. Spokojnie. Kurwa. Kurwa, to Pielcu, żyjesz? Żyję, ale kurwa gotówka mi przemokła, w pizdę jebana. Kurwa Macia, dużo miałeś? Gdzie ty jesteś? Nie miałem dużo, jestem na molo nadal. Bo kurze? Kupiłem sobie boomboxa, on jest tu gdzieś jeszcze? Czy ja go mam? Chyba nie wiem, bo ja myślałem, że jesteś na dole i na dół. Dobra, przynajmniej mam boomboxa, to dawaj. Działa ten boombox? Zaraz ci dam znać. Będę. Kurwa jebane. Pierdolony boombox. Mordo. Co? Pamiętasz numer swoich spodni? Ten u góry, czy ten u góry przy pasku, czy ten dolny przy nogawkach? Kurwa, masz zajebiste masz świecące spodnie. A, o to ci chodzi. A był jakiś inny kolor? No był różny. Ej, to... chodź, podjedziesz ze mną na chwilę do sklepu, ja się troszkę tylko ten odświeżę. Poczekaj, bo muszę radio wziąć. Dobra. Ja nie wiem, ono jest jakieś zjebane. Ale w ogóle taka ciekawostka, no nie? Jak kiedyś będziesz na molo no. I będziesz głodny, nie będziesz miał, wiesz, nic przy sobie. To do perły. Nie, tam z tyłu masz te automaty. Ta. W jednych są napoje, w drugich są jakieś chipsy i dobra, spoko. A weź się odsuń, bo ja chcę ten. Aha, dobra, no. Działa. Oh yeah. Cyberpunk. Cyber świat. Oh yeah. Ale mordo, przydałby się freestyle. Ja nie umiem, no bo jestem pizda. Może ty nawinąłbyś coś, ziomek? Dobra, to nie jest bit do freestylu, kurwa. Mógłbyś mi nie przeszkadzać, jak rymuję, bo się kurwa nie wczuję. Czy ty to rozumiesz, że swoją czaszką kujesz? Ja i tak dalej tu nawijam, boli mnie głowa i się zaraz stąd zwijam. Jakbyś mógł zrobić chleb w jajku, byłoby zajebiście. Ziomek, nie będę robił ci żadnego chleba w jajku, bo ja na molo tutaj będę palił, kurwa, tłumy na majku. Wyjebane, mam to wszystko. No ja dzisiaj nie mam... Jeść. Zrób se, kurwa, ognisko. Nie mam dzisiaj jakby weny do freestyle'ów, wiesz? Ja też nie. Boli mnie głowa. W tej pierwszej jest impreza, trzeba się wczuć. No ja to kurwa jeszcze się prześpię chyba, bo czuję się zajebany i zmęczony, a takie nudy kurwa tu są,
Już mnie to wkurwia. Ja pierdolę, jak mogą być takie nudy. Kurwa, no nudy są, bo zamulasz pizdę. Ja teraz będę pracował jako ulotkarz. Mam wstęp do tequili, mogę sobie wchodzić tyłem. Mam, kurwa, plakietkę. Samochód. Jak mi się coś stanie na służbie, to leczenie mam za darmo. Mechanika też mam za darmo. W sensie, wiesz. Ej, zabiorę to boomboxa. Zabiorę boomboxa. Nie wiem jak. Ja pierdolę, jak ja mam to zrobić? Do profitów, bo nie dość, że dostaję hajs od każdej ulotki. Ile od każdej ulotki? To jeszcze norm. No, no, bo to działa tak, wiesz, no, zawożę ulotkę i dostajesz hajs, no nie? Za kurs. Wchodzisz tą reklamę, dostajesz hajs za kurs, no i później jeszcze do tego masz wypłaty tygodniowe, no nie? Że szef przelewa ci na konto 3,5 chyba tysiąca. A ja nie mogę tego boomboxa w ręku trzymać? Co jest? Co jest, mordeczko? Siema, czystojaki. Co tak się stoi? Yo! Siemasz, wariacie! Ty jesteś kucharzem tutaj? Nie szukacie może kucharza jakiegoś? Tak. Szukam chłopaka, może być moim chłopakiem. Co? O, on się nada. Co? Co? Ma doświadczenie w takim. Ja jestem dobrym kucharzem, nie? To zrobisz mi obiad. Co ci zrobię? Obiad. No mogę zrobić. Ty coś innego usłyszałeś? Właśnie. No ja mogę zrobić obiad. Dobra, co mi zrobisz dzisiaj na obiad? Wiesz co? Kurczaka w sosie koperkowym. Może być? O! Z ziemniakami. Z ziemniakami. Do tego surówka z marchwią i z tym, i z jabłkiem. O! Ty dorabiasz? No. Chłopie, ty masz każdą robotę w mieście. Nie pasuje. No, możliwe. Pani sprzedaje dragi. Zapisane, gdzie pracuje? No mamy zapisane, gdzie pracuje. No to mówię, że masz każdą robotę w mieście i każde auto w mieście. Nie, no, sprzedaje dragi, proszę pana. Nie no, brat ma 70 aut, nie? Kto? No ty masz 70 aut. No możliwe. Ile ty na to wydałeś, ty? 2,5 klocka, taki. Ile to wydałem? No, obstawiam, że za jakieś 10 milionów dolarów to na pewno poszło, jak nie więcej. I tu się dorabiasz, tak? Panowie! I tu sobie dorabiasz. No. Nie wiem, ty nie masz problemu z drabieniem godzin? Zobacz czy... sobie nie. Karteczkę. Chyba ci coś boli, ty. No. Serio? Co cię co? Boli, że aż tak? To no cię boli? Tutaj. Cicho się tam z tyłu. Kto? Ten z tyłu. No ty. Kiedy? Dawał dragi. Co kurwa, chyba cię pojebało, panie, przeszukaj no tak. Mnie i zobacz, cicho, ty. I zobacz, że nie mam żadnych dragów. Tak? Bo to tak cichy. No. Ale broń ma przy sobie i ten kolega tamten. Tury, kurde, co wy... Nie no, żartuję, dla poczekaj, ale widzisz, no, ogólnie mogę ten, ale ja nie mówię tak jak mówię, nie mam ten dragów żadnych przez sobie. Podnieś ręce. Ręce do góry, tak? Tak, ręce do góry, no. Ja sobie sprawdzę, co tam mam, tak? Tak. No dobra, to sobie sprawdzaj. No to ręce podnieś. Teraz wpierdala wszystko. Dusza to narkotyki teraz. Nie, ja nie mam, nie mam, nie mam. Tak. No nie dzisiaj idziemy na imprezę cyberpunkową o 21 w tequila. Przydałyby się jakieś narkotyki, bo wtedy by się lepiej tańczyło. A, zdjąć maskę? Dobra, maskę mogę zdjąć. Ale to jest outfit na ej, tego. Ej, przy czym, patrz, ale to jest... To nie jest taka w ogóle maska, to była maska. Głupota. A ty zdejmij tę kamizelkę, tak. Pierwsze ci mówię, zdejmij tę kamizelkę, bo cię wyjebię. Ale to mówię, że to jest outfit. To jest outfit. Ale nie możesz mieć takiego czegoś, zdejmij tę kamizelkę. No ale to jest outfit na. Ale nie możesz ten. Mieć takiego czegoś, to ja też tak chciałem zrobić, to mnie prawie rozjebali. Kto cię rozjebał? No, poczekaj, ty masz od los, to ta od losów. Kamizelka. Ale to nie widać tyłu tej kamizelki w sumie. No ale przód widać, oni się połapią. I co, i się dopierdolą do mnie? No rozjebię o ciebie. Pierdolę ich. No to 10-20 ci wyjebie na tej skłonie. No lepiej zmienić. Powiem, że jestem od nich.
Nie, no lepiej sobie nie robić problemów. Dobra, wejdę. Co inną kurtałę, nie? Bo ty sobie wziąłeś. Ale nie mogłem innej znaleźć. O, to mój klon. Ty, kurwa, wybrać mi jesteście? Tylko jeden z czarnej mamy, a drugi z białej. Tak, mordo, przytrzymaj mi kask. Opa, podobny do mnie. No, w sumie. Ja. Jak tam, bratku? Super, ja ryby łowię. Pieniędzy nie ma. Kurwa, nie ty. Ty to się wszędzie przypierasz. Ma. My ma. What up, bro? How's it going? Good. Ale jest good? Ta. Dobra, nudy są, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, jak coś to ja spadam, będę później, bo kurwa bez kitu. Nie ma octa na tym molo, taka nuda, że chuj. Słyszałem, ale... Jakaś nuda na tym molo, nie? Wiesz co to znaczy muchać w masce? Tak, ale to jest maseczka taka przeciwcovidowa. Ale nie można w takiej chodzić, proszę pana, do tego, że nie można w takiej maseczki. No to już zdejmuję. Poczekaj. Odsuń się, bo nie mogę tego zrobić. Dlaczego mnie sprzedaliście? Kto cię sprzedał? No tamten kolega mówił, że mam narkotyki. Mogłeś, dopiero pojechali. A ty serio masz takie rzeczy? Nie, właśnie nie mam nic. Mam tylko opium. A lubisz mnie? No nawet cię lubię. Kurde, mordeczko, pracujesz w no dokładnie, prestiżowej dokładnie. Restauracji i ty się pytasz nas, takich kurwa biedaków. No, kiedy dostajesz? Płaty? W niedzielę pewnie. No powinien dostać, w niedzielę nie dostałem. Kurwa, no to awanturę musisz im robić, no jak to tak można? To jak, a dobrze, że chociaż zjeść se możesz, no nie? Ja pierdzielę. Witam. Cześć. Witam, cześć. O wódkę nie pytam. Jak tam? Był pan zagadać o pożyczkę? Nie robią na doju. Pożyczek, tam można tylko spisać papiery. Ale tu gdzie pożyczki. Trzeba? Robią pożyczki. Nawet nie pracownicy. Okej. To robią pracownicy, a nie doj. Okej. Bo ja byłem też u mechaników. Dobra, idę zapytać. Się zdrzemnąć. I jakaś babka mi mówiła, że ten...